system Smart TV w twoim telewizorze nie domaga? A może nie masz w ogóle systemu Smart TV? A może chciałbyś zainstalować aplikacje, których nie obsługuje twój system Smart? A może mieszkasz w takiej lokalizacji, w której większość treści jest niedostępnych tych treści, które chciałbyś bardzo obejrzeć? Ale niestety właśnie twój Smart TV nie pozwala na zainstalowanie VPN-a, który pomoże ominąć te wszystkie ograniczenia lokalizacyjne? Czy jesteś w takiej sytuacji skazany na zakup telewizora, nowego telewizora, który będzie miał system Smart TV, który będzie ci pozwalał na zainstalowanie np. VPN-a? Mając telewizor, który nie ma w ogóle Smart TV, czy jesteś skazany na wymianę tego telewizora? Oczywiście, że nie. Są urządzenia, które możemy podłączyć pod nasz telewizor, które pozwolą nam rozwinąć system Smart TV, który jest w naszym telewizorze. I jednym z takich urządzeń dzisiaj postanowiłem się zająć na kanale Technowinki. A jest nim Google Chromecast 4K z Google TV. Zapraszam do materiału. Zacznijmy od tego, czym jest Chromecast. Otóż Chromecast jest takim małym urządzeniem podłączanym pod telewizor, tak zwaną przystawką do TV. Oczywiście tych przystawek różnego rodzaju jest bardzo wiele. Możemy znaleźć naprawdę sporo różnego rodzaju przystawek właśnie do telewizorów. Ja postanowiłem użyć Chromecasta ze względu na to, że po prostu mamy tam czystego, powiedzmy to, Androida. Tak naprawdę służy, tak powiedzmy sobie szczerze, do stworzenia Smart TV z telewizora, który Smart TV nie ma, lub też poprawienia działania systemu Smart TV w naszym telewizorze. Oczywiście są minusy takiego rozwiązania, jak najbardziej, ale więcej jest moim zdaniem plusów. Chromecast jest jednym z najmniejszych urządzeń tego typu na rynku. To jest naprawdę bardzo mały dongielek, który podłączamy do HDMI w naszym telewizorze. Oczywiście też wymaga on zasilania zewnętrznego, ale w pudełku razem z samym Chromecastem otrzymujemy również pilota oraz ładowarkę z przewodem USB typu C do właśnie zasilania tego Chromecasta, co jest naprawdę fajnym dodatkiem, zważywszy na to, że Chromecasty potrafią być nieraz w bardzo dobrych promocjach. Ja obecnie kupiłem go za 40 funtów, co przekłada się na około, powiedzmy, te 200 zł. Telewizor był zakupiony w okolicach 2017 roku, czyli ma już około 7 lat. Niestety już ten system nie domaga, dlatego postanowiłem, że coś wymienię, nieco usprawnię sobie ten system Smart TV. Tak więc, jak teraz zobaczycie, mamy tutaj tego pilocika malutkiego, niestety troszkę zbyt małego moim zdaniem, no ale trudno. Możemy normalnie sterować całym telewizorem. Teraz nacisnąłem włączenie. Zaraz się powinien telewizor ładnie włączyć i od razu Chromecastik będzie działał. Jak widać, wszystko ładnie działa z tego pilocika, ale co ciekawe, to oprócz tego, że mogę sterować tym pilotem typowo od Chromecasta, mam tutaj też pilota od tego telewizora. I co ciekawe, ten pilot też jak najbardziej działa. Oczywiście jest to mniej responsywne, jest to nieco wolniejsze. No nie spodziewałem się tego. Tym bardziej, że to nie jest żaden pilot typu Smart, tylko zwykły taki tradycyjny pilot do telewizora. Jeżeli chodzi ogólnie o responsywność działania tego systemu, to na pewno to jest wszystko bardzo w porządku. I teraz bardzo szybko możemy zobaczyć, jak to działa. Włączę sobie szybko aplikację YouTube. Zobaczcie tutaj zalogowanie na uruchomienie całego właśnie YouTube'a. Proszę bardzo, działa. Możemy wyjść szybko do menu, możemy włączyć, powiedzmy, Netflixa, dajmy na to. Bardzo ładnie się też Netflix szybciutko w miarę włącza. Wszystko to działa o wiele szybciej niż na moim standardowym właśnie systemie Smart TV, który jest w tym telewizorze. Działa to wszystko o wiele szybciej. No i mamy, powiedzmy, tam nasze profile. I tutaj wszystko już działa bardzo płynnie, bardzo responsywnie, co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o ten system. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, na moim webOSie nie mogłem sobie zainstalować ani HBO Maxa, ani po prostu Maxa, teraz już Max od niedawna. W Wielkiej Brytanii wszystkie kanały typu HBO są dostępne tylko na bodajże platformie Sky, wobec tego żaden Max tutaj nie działa. A żeby zadziałał mi tutaj Max, musiałem użyć VPN-a. A żeby to zrobić, niestety na moim webOSie nie miałem takiej możliwości, ponieważ nie obsługiwał on żadnego VPN-a. Stąd też między innymi decyzja o zakupie Chromecasta, który na zainstalowanie właśnie takiego VPN-a mi pozwala. To nie jest żadna reklama, broń Panie Boże, po prostu mam włączonego VPN-a po to, aby móc normalnie uruchomić Maxa w UK. I proszę bardzo, Maxik się powinien za chwileczkę uruchomić. Proszę bardzo, jest wszystko pięknie, ładnie, jak zresztą widać. Na samym tym właśnie Chromecastie możemy też instalować różnego rodzaju inne aplikacje. Mamy tutaj kategorię rozrywka,
muzyka i dźwięki, edytory i odtwarzacze wideo i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie po prostu wyszukać jakąkolwiek aplikację. Samo całe tutaj to menu, czyli moje aplikacje tutaj u samej góry, możemy sobie pozmieniać kolejności dokładnie tak jak chcemy, poprzestawiać sobie tak jak chcemy, tak jak najbardziej lubimy, żeby nam po kolei się ustawiały te aplikacje. Na przykład teraz klikamy OK na Surfsharka, przesuwamy go powiedzmy przed Prime Video, ponieważ Prime Video nie używam, pewnie Surfsharka będę częściej używał. Możemy tutaj zobaczyć też jakąś bibliotekę, no, która jest u mnie akurat pusta. Mamy ogólnie panel ustawień, mamy tutaj ładnie pokazanego Bluetootha, no, mamy wygaszacze ekranu, ustawień, wyjścia HDMI, ułatwienia dostępu, inne tego typu rzeczy, wszystkie powiadomienia. Za pomocą tego magicznego pilocieka możemy również wyszukiwać głosowo. Zobaczmy, czy urządzenie wyszuka mój kanał na YouTube. Nacisnę tutaj przycisk i zacznę mówić do mikrofonu, więc sobie przybliżę nieco bliżej sam pilot, żeby to było bezproblemowe. Tech nowinki. O, proszę bardzo, jest jakiś tutaj mój materiał, jest tutaj kolejny mój materiał, jest kolejny, więc wyszukuję. Zobaczmy na przykład, czy wyszuka, nie wiem, powiedzmy to jakiś film, nie wiem, dajmy na to Harry Potter. Proszę bardzo. Jest elegancko odnalezione. Jak więc sami widzieliście, właściwie na żywym organizmie to wszystko działa naprawdę w porządku. Nie ma się co doczepić mocno do szybkości działania systemu. Google Chromecast działa naprawdę sympatycznie. Daje nam wiele możliwości, tak jak mówię, chociażby wyszukiwanie głosowe. Ale tutaj oczywiście musimy mieć włączone wszelkie usługi Google oraz uruchomionego asystenta Google, ponieważ działa on właśnie na bazie asystenta Google. Cały Chromecast jest naprawdę małym, zgrabnym urządzonkiem, które pozwala na naprawdę rozwinięcie możliwości czy to starszych systemów Smart TV, czy to po prostu dodanie systemu Smart TV do telewizora, który nie posiada takiego systemu Smart TV. Oczywiście są innego rodzaju przystawki. Oczywiście są lepsze i gorsze przystawki. Natomiast Google Chromecast jest jedną z tańszych przystawek do telewizora, jedną z przystawek, która jest mniejsza gabarytowo oraz jest taką przystawką, która jest dostępna właściwie wszędzie. Mamy tak naprawdę wszystko, mamy ładowarkę, mamy podłączenie do telewizora, ponieważ jest tam wyjście HDMI z tego Chromecasta. Mamy dosłownie wszystko w jednym miejscu. I tak naprawdę wcale to urządzenie nie jest drogie i myślę, że warto się takim urządzeniem zainteresować. No ale oczywiście powiecie, na pewno są jakieś wady tego typu sprzętu. No oczywiście są wady tego typu sprzętu, zwłaszcza jeżeli mamy ograniczoną liczbę portów HDMI w naszym telewizorze. No ponieważ sam Chromecast zajmuje jeden taki port. Tak. To jest minus, gdy mamy podłączone kilka urządzeń do naszego telewizora. Większość telewizorów ma 2, 3, czasami nawet 4 złącze HDMI, więc czy jest to duża wada? Oczywiście, dla pewnych osób może być to spora wada. Ale pamiętajmy też o tym, że za kilkanaście kolejnych złotych możemy dokupić, może nawet bardziej kilkadziesiąt, możemy dokupić tak zwane splitter pod HDMI, które pozwoli nam powiększyć liczbę urządzeń, które możemy podpiąć do naszego telewizora. Kolejnym takim minusem samego Google Chromecasta jest to, że jest to urządzenie, które nie stoi, tylko dosłownie zwisa na kablu HDMI podłączonym do naszego telewizora. Oczywiście jest to urządzenie lekkie, ale no, teoretycznie jest szansa na wyłamanie samego portu HDMI w telewizorze. Są być może lepsze urządzenia od Chromecasta, natomiast często są to urządzenia jakichś chińskich marek. Jeżeli ktoś nie ma zaufania do tego typu marek, no to lepiej spojrzeć właściwie w stronę właśnie bardziej renomowanej firmy, jaką jest Google, chociaż czy jest ona bardziej renomowana? Ciężkie pytanie. Porozmawiamy jeszcze o pilocie. Pilot, który łączy się z naszym Chromecastem nie za pomocą podczerwieni, tak jak piloty do zwykłych telewizorów, natomiast łączy się z naszym Chromecastem za pomocą Bluetooth. Dzięki temu nie musimy celować w żaden sposób w telewizor czy w Chromecasta. On po prostu się łączy za pomocą Bluetooth, czyli jeżeli będziemy mieli tego Chromecasta typowo za telewizorem, i tak bez problemów złapie on sygnał. Więc jest to plus. Natomiast sporym minusem, jeżeli chodzi o Chromecasta, jeżeli chodzi o pilota, jest to, że jest on malutki. Być może ma troszkę zbyt mało przycisków na panelu. A najgorsze, co Google wymyślił, jest to, że regulacja głośności znajduje się na bocznym panelu. Jeżeli chcemy podgłośnić urządzenie, jeżeli chcemy przyciszyć urządzenie, to mamy w dziwnym miejscu to umiejscowione. Google, kto to wymyślił? Bo naprawdę
to jest jedna z gorszych rzeczy w tym urządzeniu. Sam pilot jest fajny, zgrabny, okej, może troszkę za mały. Gdyby tak naprawdę był ciutkę większy i te przyciski od głośności znajdowały się na tym urządzeniu, po prostu tam, gdzie są wszystkie przyciski, nie miałbym żadnego zarzutu do tego pilota, żadnego zastrzeżenia. No może poza tym, że zamiast Netflixa wolałbym, żeby tam był jakiś inny przycisk. No, ale to już inna historia. W każdym razie, naprawdę, samo urządzenie sprawia jak na do tej pory u mnie dobre wrażenie, nie zacina się, nie przecina się, działa płynnie, działa dobrze, zwyczajnie robi to, do czego zostało stworzone i robi to jak na razie bardzo dobrze.